Cześć wszystkim, na UPON 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, wow, wow, wow. Okej, już mnie zauważyli, trudno. Czy mogę ich zmanipulować od razu? Tak, mogę jednego zmanipulować, władca marionetek. Tak, mogę? Tak, mogę. Dobra. Cofnij się kobieta. Dobra. Wszyscy niech się skupią na nim. Tego zdominujemy. Okej, chcemy go przewrócić. Dobra, udało się zdominować. No to wszyscy ognia. Ty strzelasz? Właśnie, czy pistolet jest dwuręczny? Tak, jest dwuręczny. Okej. Wszyscy niech przeładują. Dobra, przewróćmy go, żeby nie zdążył nam przywalić. Tak jak poprzedni. Tak. Okej. Świetnie. No. Jak widzicie, teraz dużo łatwiej pójdzie z tymi ogrami. Dobra, tutaj nic nie ma. Dobra, puścimy. O, świetnie. Wiecie co? Rozbroję tu pułapkę. Tak, nawet jak gdyby ork ją aktywował, to bardziej mi zależy na tych paru punktach doświadczenia za rozbrojenie pułapki, niż na tym, żeby ogr się nie udał złapać. Okej. Dobra, poczekajmy może. Dobra, rzućmy się na niego. Okej, on zajmie już tamtego, świetnie. Okej. Się cofnij. Chyba oni również aktywowali znowu jakąś pułapkę. Okej, świetnie. Musimy uważać na tamtą. Ogrzy druid. Chcemy go powalić w takim razie. A nie, to druid rzucił na nas czar, okej. Dobra, wszyscy na niego. Okej, rzuciliśmy świętą ziemię z tego przedmiotu, który ma gili. Okej, dobra, poczekajmy aż wszyscy wstaną. Wtedy dobijemy tego ogra. Okej, możecie podejść tutaj, się leczyć. Dobra, spróbuję go powalić. Możesz go oślepić. A chociaż w sumie nie będzie trzeba. Okej. Dobra. A to się przydaje. To Marion, to przejęcie, zauroczenie. Czy dominacja raczej. Dobra. O, patrzcie. Ta święta ziemia przemieszcza się razem z nią. Świetnie. Myślałem, że po prostu będzie siedziała w miejscu, w którym ten krytyk został zadany, a on się przemieszcza razem z nią, więc to dużo bardziej przydatne jest w takim razie. Okej, szabla broniona pułapką. Okej. Idź przodem, Gili. Mam nadzieję, że jakoś złoto. Okej, jeden ogr. Dobra, standardowo powalenie. Okej. Możemy go podpalić jeszcze. Okej.
Świetnie. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Adre, okej. Okay. Dobra, zwiedzamy dalej. Okej. Okay. Coś znaleźliśmy. Czarny szlam. Więcej tutaj okej, okay, to wygląda jakiś... na jakiś tron. Za chwilę się temu przyjrzymy. Zajmę się jeszcze tymi czarnymi szlamami. Tutaj za bardzo nie da się po prostu co kombinować. Czyli wiecie co, wycofajmy się, bo zaraz zaczyna nas właśnie obrzucać tym kwasem. Okej. Okay. Cofaj się, żeby ich oszołomić. Okej, wystarczy, że tych oszołomimy. Okej. Jeszcze raz im przywalmy. Okej, mam niewrażliwość na oszołomienia, dobrze wiedzieć. Uff. Fajne są te pistolety. Okej. Okay. Fajnie. Dobra. Gili. Powiedz nam, czy coś tu jest. Ciekawego. Chyba nie. Okej. Okay. Więcej pierdółek. Dobra, i to chyba byłby cały poziom, co? Jeszcze tutaj jest jakiś korytarz. Że zanim wejdziemy do tej sali tronowej, zbadajmy jeszcze ten korytarz, żeby coś nas od tyłu nie weszło na nas. Okej, okay. Gili yeah. Przodem. Okej, okay. Jest jeden og. Okej, okay, został ogłuszony. Dlatego nie idzie w naszym kierunku. Myślałem, zastanawiałem się, dlaczego nie idzie. Okej, okay, cała reszta. Otworzyć ogień. Okej, okay, Eder chciał powalić ogra, sam się został powalony. Dobra. Okej, okay, awansowaliśmy o poziom. Dobra, czy to coś nam dało? Blokować następny poziom. Odblokować następny poziom, zadaj 300 obrażeń. Oszołomienie przeciwnicy lub odblokować następny poziom, zadaj przeciwnicy. Okej. Okay. Ciekawe. Oszołomienie przeciwnicy. Szansa 10% na rzucenie potrafienie lub trafieniu krytycznym. Dominacja. Okej. Okay. Fajnie wygląda. Czyli będzie teraz nam losowo dominować cele. Fajnie. Dobra. Zobaczmy, dobra. Starajmy się nie wejść do tej sali tronowej. Okej. Okay. Zrobimy jeszcze tego ogra. Tam ci koledzy będą patrzeć, jak ich po prostu zabijemy. Nie masz, tak. Okej, okay, dobra. Jednego z nich zdominujemy sobie. Żeby się nie martwić o zbytnio. Okej. Okay. Został zdominowany. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego się ten od zdominował, ale tak wyszło. W razie przewróćmy go. Wszyscy ognia.
Haha, ten garbacz niezłe obrażenie zadaje. Dobra. Okej. Okay. Chyba weszła dominacja. Tak, Alot zdominował. Trafienie krytyczne i zdominował. Fajnie. Tak, przez chwilę był jeszcze na zielono ten ogr, zanim zginął. Okej. Okay. Zbadajmy tutaj jeszcze resztę tego kanału. Wygląda na jakiś kanał. Dobra, już została tylko ta nonomen sala tronowa. Czyli chyba ktoś będzie chciał z nami porozmawiać. Zanim go pozabijamy. Wątpię, żeby chciał porozmawiać z nami w innym celu. Okej. Okay. Po prostu od razu nas zaatakował. Dobra. Myślę, że jego nie ma co dominować, próbować. Poczekamy, aż podejdzie ten mały. Jego zdominujemy. Dokładnie tak. Wszyscy otworzymy ogień na dużego. Okej. Okay. Mam nadzieję, że on się zajmie też tym. Druid zajmie się tym małym. Dobra. Naładowaliśmy trochę tej, ale to jeszcze jest za mało. Rzućmy im jakiś czar ładny. Jakąś kulę ognia. Żeby się wszystkim spodobało. Tak, może naszego jeszcze nie będziemy ranić. Okej. Okay. Wow, tylko 10 obrażeń. Draśnięcie. Okej, okay, dobra. Możemy lancę mu zadać. Możemy go oślepić. Okej, okay, ładnie. Możemy ich oszołomić. Okay, zaraz trafi. Okej, okay, nie zdążył zaatakować, dobra. No to wszyscy na niego. Powalmy go. Chyba się nie udało. Tak, chyba się nie udało. Okej. Okay. Dobra, chyba drugi ogr go powalił, a teraz się rzucił na nas. Dobra, zajmiemy się najpierw tym druidem. Jest groźniejszy. Redukcja obrażeń 15. Tak, on ma całkiem niezłą zbroję. Okej. Okay. Okay, jeszcze rzuca jakieś czary. Dobra, paladyn obrywa. Możemy go podleczyć. Dobra, fajnie. Teraz możemy się zająć w końcu nim. Fajnie, przewrócony. No, powinienem tutaj po prostu ich sztyletować. Dobra. Bez jakichś ekscesów zbyt dużych. Troszkę nas pobijali, ale... Nic wielkiego. Okej. Okay. Topaz, granat, ogrza krew. Obrączka Zoli. Okej. Okay. Ciekawe co to robi. Może się kiedyś dowiemy. Okej, okay, fajnie, coś ukrytego. Buty stabilności. Obrona przed powaleniem, obrona przed odepchnięciem. Chyba mało przydatne. No dobra. Chyba tutaj jest jeszcze coś, czego nie zbadaliśmy. Przejdźmy się tutaj szybko. Dobra, Gili. Powiedz nam, czy coś tutaj jest. Za złotem. Okej, okay, szkoda, że w logu nie pokazuje nam, ile sztuk miedzi podnieśliśmy.
Bo to, co często podnosimy, to są srebro, złoto, i potem to jest jakoś tłumaczone na sztuki miedzi, ale dokładnie nie pisze ile, na ile. Okej, okay, płynący posąg. Ile może mieć lat? Mieszczony w ustronnej niszy kamienny posąg przedstawia śmiało kroczącą postać z jedną ręką niesioną do góry. Zbadaj posąg. Co do stylu ubioru oraz popękanych pozostałościach brody, Alot podejrzewa, że jest to Earl z Jenboru. Wychwalony wojownik, słynący z tego, że poprowadził swoich ludzi na bitwę, trzymając w dłoni lśniącą szablę. Umieszczony w górnej niszy kamień. Dobra, tyle? Chyba tak, chyba tyle możemy z nim zrobić. Że później jeszcze coś będziemy. Okej, okay, tutaj jest chyba jakiś korytarz, którego również nie zbadaliśmy. Przejdźmy tam. Okej, okay. Ale gili najpierw. Okej, okay. Jest jakiś ogr, tulgar. Nie chowaj się, podejdź do światła. Wygląda na przyjaznego. Tężne stworzenie oświetlone pomarańczowo po światło, rzucone przez migoczące światło, podchodzi. Siedzi w końcu rozległej komnaty, w powietrzu nosi się grzący smród krwi i rozkładu. Gdy podchodzisz do ogr, wstaje, zniecając tumany kurzu swoich stóp, dociera do ciebie gorący, intensywnie cuchnący podmuch. Gdyby tylko wiedzieli, jak wielu bezmyślnych głupców przybywa do mojego obozu, nie zostałbym wygnany. Mimo tych słów ogr przypatruje się beznamiętnie na jego bladej, ponurej twarzy, widać smugi zaschniętej krwi. Z drugiej strony człowiek nie jest już ich przysmakiem. Starcząco długo pożera ją siebie nawzajem. Nie stanę się ich tłustą przekąską. Wygnano cię? Udaj się nieco na południe, zobaczysz, czym się staliśmy. Niegdyś potężni, teraz nic nie znaczymy. Naszą wielką przywódczynią nękają głosy, a nasi bracia zmuszeni są pożerać się nawzajem. A ja, tchórz, czekam samotnie na śmierć. Łatwiej powiedzieć niż wykonać. Głód rządzi się swoimi prawami. Matrona Zola dobrze o tym wie. Zola nie żyje. Pokonałam ją jej wojowników, zanim tutaj przyszedłem. Okej, okay, czyli to była ona. Spoko. W takim razie powinienem ci podziękować. Uczyniłeś więcej niż ja byłbym w stanie. Nie odczuwam wdzięczności, ale weź to. Nie zda się wiele temu. Wiele tam, dokąd idę. Uważaj na siebie. To miejsce zgubiło nie tylko moje plemię. Okej, okay, strój Orundla dostaliśmy. Zapamiętam Zolę taką, jaka była dawniej. Może jeszcze kiedyś zobaczę w innym życiu. I poszedł sobie. Okej, okay, no to na razie. Dobra, gdzie jest ten strój? Okej, okay, lekki pancerz, intelekt plus 2, wiedza plus 2. Okej, okay, moglibyśmy to komuś dać. Ty masz już premię plus 2? Niezachwiana stanowczość ma premię plus 2. Ty nie potrzebujesz zbytnio. Ero 8, ile to ma? Ero 3. No nie chcemy tego zabierać. Obszar działania zdolności jest bardzo fajny. Ale zobaczmy, jakby wyglądał w tym. Tak sobie. Dobra. Wsadźmy to do skrzyni. I jedziemy dalej. Dobra, wejście niżej było tutaj. Chyba nic więcej już tutaj nie znajdziemy. No to, idziemy. I czy coś jeszcze? A jak to stoimy ze złotem? 2900, no dobra. Jeszcze będę chyba musiał posprzedawać więcej przedmiotów. Spoko, jeszcze zostało mi trochę solidnych przedmiotów na sprzedaż, których nie potrzebuję. Więc mogę je poopylać. Dobra.
To jest jakieś miejsce. Co to są? Trumny? Stara edyrska straszna opowieść o nawiedzonej biesiadzie. Okej. Trumny. Czy tutaj spotkamy jakichś nieumarłych? Właśnie wygląda ten poziom na jakąś kryptę. Okej. Dobra. Woli sobie pójdziemy. Zobaczmy, czy tutaj coś na nas wyskoczy. Trolle. Dzicy. Okej. Wygląda na to, że ich również będziemy mogli dominować. Dobra. Zagrujmy ich. I wycofajmy się. Okej, odsuń się trochę Eder. Idź tu. Dobra. Od razu zdominujmy. Do tego bardziej z tyłu. Do tego wszyscy ognia. Okej, fajnie. Zdominowany gość. No, on ma wrażliwość na ogień, fajnie. Ciekawe, czy nam Rus ma wrażliwość, chyba nie. Dobra. Palmy go. Okej. Dało nam się zdominować go znowu pod koniec. Dobra, tutaj postój. Dobra. Okej, on odszedł bez zdominowany. Zajmiemy się może najpierw tym. Albo i nie. Dobra, wszyscy atakować najpierw tego. Tutaj coś się ze strzałkami popsuło. Dobra. Dobra, możemy go podpalić? Możemy. Nie wiem, czemu by nie. Powalmy go. No. Nie powalił się na długo, pewnie dostał draśnięcie z powalenia. Okej, wygląda na to, że mamy już 100% postępu bestiariusza dla trolli. No, parę już ich spotkaliśmy w naszym życiu. Znowu ta dominacja. Serio? Ja zbyt często ona wchodzi. Okej, chyba troll z pudrową. Nie, tylko draśnięcie, okej. Tak, nasz Polany również ma teraz bardzo dobrą obronę. Lekcja obrażeń 19. Właśnie. Może już całkiem nieźle tankować. Dobra. Co ja chciałem sprawdzić? A, chciałem zobaczyć, jak postęp nad Berłem. Wygląda na to, że trzeba dla oszołomionych przeciwników zadawać obrażenia, żeby to pierwsze ładować. Okej. Okay. Będę pamiętał o tym. Dobra. Okej, trochę złota, którego potrzebowaliśmy. Świetnie. Kolejny troll. Okej, wygląda na to, że tylko Alot teraz umie oszołamiać. Świetnie. Cięte. Okej, spoko. Zobaczmy, czy teraz wbiło się w to pierwsze. Tak, teraz wbiło się w to pierwsze. Spróbujmy to osiągnąć. Wygląda na to, że to uda się nam szybciej osiągnąć, więc byłoby fajnie. A oszołomienie jest całkiem proste do uzyskania.
Gdybyśmy jeszcze mieli niezłomnego w drużynie, to jeszcze byłoby prostsze. Okej. Okay. Okej, okay, Gili przodem. Niech szuka pułapek. Okej, okay, co my tutaj mamy? Czarny szlam. Kolejny troll. Okej, okay, ognia. Okej, okay. Wszyscy na niego. Najpierw go szołom. W sumie buff, który zwiększa szybkość naszego strzelania, również jest bardzo fajny od Kany, ale nie można mieć wszystkiego. Dobra. 33. O właśnie, czy zwiększyły się jakieś obrażenia? Chyba nie. Celność 4. Nie wiem, czy to wcześniej było. Plus 20% obrażenia bazowe. Może to też się pojawiło. Nie pamiętam dokładnie, co wcześniej było. No dobra. Aha. Hey there. Dobra, jest czarny szlam. Czegoś takiego chyba jeszcze nie spotkaliśmy, co? Okej, okay, cofajmy się. Wszyscy ognia. Okej. Okay. Chyba odpalmy w nich jakoś kulę ognia. Tutaj się ich nieprzyjemnie dużo zaczyna robić. Okej, okay, spróbuj go powalić. Ładnie. Okej, okay. Trzymał z garłacza. Okej, okay, zwarcie im zróbmy. W kolei ich zabijajmy. Okej, okay, ładnie. Prosta. Zbagienny szlam. A, cudności. Uff, ładnie. Okej. Okay. Nic ważnego. Dobra. Okej, dobra, ci się zagrowali. Ustawmy się porządnie. Powiedziałem, ustawmy się porządnie. Okej. Wyszło nam. Wyszła nam święcona ziemia, nie wiem dokładnie dlaczego. Czy to przy otrzymaniu obrażeń krytycznych wchodzi? Przy trafieniu a, przy trafieniu, okej. Okay. Więc wiecie co, powinniśmy to w takim razie dać komuś, kto częściej daje się trafić. Okej. Okay. Może wystrzelajcie od razu do tego dużego. Dobra. Ładnie. Są chyba wrażliwe na ogień. Nie. Nie, niekoniecznie. Okej. Okay. Właśnie, możemy dać to komuś z przodu? Tobie nie. Dajmy to jemu. Okej, okay, dobra. Będzie bardzo fajne. A Eder zdecydowanie dużo częściej jest narażony na ataki niż Gili. Chociaż Gili ma dużo mniej. Nie, wiecie co, może zostawmy to przy Gili.
Eder i tak aż bardzo nie potrzebuje tej święconej ziemi. Tak ma własną regenerację. A Gilim ma dużo mniejsze odbicia, więc ma tak. Ma 12 mniej odbić. Dlatego ma dużo większą szansę, że zostanie trafiona krytykiem niż Eder. Okej, dobra. W następnym odcinku dalej zwiedzamy bezkresne ścieżki. I staramy się wynieść stąd jak najwięcej pieniążków. Jak na razie idzie nam całkiem dobrze. Przy czym zdobyliśmy jeszcze kilka przedmiotów na sprzedaż, więc... Więc ta... O, kolejny troll. Jeszcze jego dobijemy szybko. I kończymy. Ładnie. Dobra. Dobra, więc tak jak mówiłem, widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!